La, 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 Reśnik do ciebie, a ty grasz prostopadło w kierunku bramki na drugiego napastnika, czyli na Zakiego, tak? Samo się z drugiej strony. Jak ja? Ty wyskakujesz, a on gra na Zakiego, tak? Wyciągasz obrońcę i on gra na Zakiego. Jak mi tu gdzieś zagra, nie? Jakby tu, to on już tam zagra. Tak. Ty musisz, i potem i dalej jedziemy, ty robisz tylko obrót, jedziesz w kierunku bramki, a Zaki idziesz na... Łukasz, ja wyjdę tu, to musisz zagrać z tej strony, nie? Nie, bo oni nie mogą. Jak tam dasz, to idzie. Jedziemy, panowie. Myślę, że jest grupa wojowników, ludzi, którzy znaleźli jakąś wizję swojego życia związaną z piłką nożną i na pewno nie trzeba było z nimi dużo, dużo pracować. Natomiast jest gro młodszych zawodników, z których niektórzy potrzebują po prostu tej pracy, jakichś wspólnych, częstych rozmów i pokazania tego kierunku dla ich przyszłej kariery piłkarskiej. Łukasz, hop, dynamicznie Łukasz, w swoim stylu, siódmy rząd w klasie, hop, jedziemy Łukasz, pak, rozpędza się, tak jest, hop, dobrze Zaki, kończymy, tak jest, i luz panowie, jedna akcja taka potrzebna nam jest w meczu. Czarne klapki wnosimy, czy nie? Dzień, panowie. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, jeby pan bramki nie strzelisz, to płacisz pan za całą ten. Jak ty zaśmiałeś, to jedź, my to będziemy drugą. Idź do przodu, lecz. Ja muszę powiedzieć. To jeszcze jedzie. Do Wisły? Patrz, Polisz, czyli bramę do Chorwacji. Ty, aluminium, aluminium już poniósł, tak? Tak, aluminium już poniósł. Ty, który nie nas ty. Ciao.
Teraz kto nie ma jeszcze dwójki? Paczorowski i Rosowski, tak? 2, 7. Mamy przerwę i o 13 godziny? O 13. Tak? Panowie, o 13 na dole, tak? Łukasz, torbę zanieś mi do pokoju. Ty się zajmij moim sprzętem. Nie pojebało się w głowie. Rozmoził się trochę. I pan tego nie kameruje. Cel naszej podróży jest wszystkim znany. Każda minuta musi być wykorzystana w właściwym kierunku. Począwszy od tego, że będę cały czas skoncentrowany już teraz, będę myślał o meczu. Skończywszy na tym, panowie, że każdą chwilę to będzie wypoczynek. Będę unikał nadmiernego chodzenia po schodach czy gdziekolwiek, panowie. Skupić się na tym, żeby było wszystko jak najlepiej. Żebyśmy mogli po meczu powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko. Puchar trafił w godne ręce. To jest nasz cel, panowie. Nie czytać tych bzdurnych gazet, panowie, odciąć się już od tego, od tych wszystkich spekulacji. To jest nam niepotrzebne, panowie. Niepotrzebne, przeczytamy gazety w środę po zwycięskim meczu. Taki jest nasz cel. A tu byliśmy na Lesie z Polonią w Warszawie dwa mecze, nie? To byliśmy trzy razy. 2-1 wygraliśmy w Pucharze Polski. Tak. I 1-1 było z Polonią. Pasują nam obydwa wyniki na jutro. Ale było i 2-0 chyba z Legią do tyłu. Na końcówkę rozgrywek, czy tam 2-1. 2-1. Wszystkie wyniki nam pasują. No to cieszę się bardzo. To jeżeli to ma warunkować, to ode mnie na pewno dostaniecie dobrą strawę i godziwe warunki. A już reszta zależy do was. Mamy początek, co ważne, zwróć uwagę na sposób poruszania się. Gramy w strefie, agresywnie zmuszamy do wycofania piłki do tyłu, zmuszamy do rozgrywania piłki do boku i kończą akcję poprzez długie podanie do Nikoła, gdzie jest wojna, zobaczcie. Tak chcieliśmy, żeby tak Legia grała i tak Legia grała. Odzyskaliśmy dziś, że mówimy, panowie, Łukasz, dobra próba za plecy obrońcą, ale nie każdą piłkę, musisz wyczuć, czy Lesik ma szansę, czy nie. Idealnie będzie, jak zagrasz piłkę na niskim pułapie, wiesz, żeby szybsza ta piłka była. Jak zagrasz balon, to Łukasz może wyjść, może też przeciąć zielinę. Moim trener Dariusz Kubicki. Auty daleka. Za mało ruchu jest przy atak, panowie. Jeden zawodnik od nas chce piłkę, pozostali stoją. Za mało ruchu jest, dzięki temu przeciwnik ma duże szanse, żeby nam zabrać piłkę. Zwłaszcza po lewej stronie, tam gdzie Rafał Lasocki musi mieć zdecydowanie więcej ruchu. Żeby celowo nie zbiegać, żeby nie było za dużo ludzi tam, bo jak jest za dużo, to tak tracimy. Jeden brał udział tylko, wiesz? Tam właśnie, wtedy jest szansa, że na 2-1 zagram, bo jak będzie rzut dobry w tempo i na przykład zgranie do tego, o tak jak teraz mają 2-1, nie? Można też tak, ale generalnie się to chociaż ma dwa wybory, to wtedy jest większa szansa. Bo później jak jest 3-2, to często się kończy kontrą gdzieś tam na naszym tym. Też się zgadza z tym, że na naszej połowie. Oni te auty, pokażę wam, oni z auty bardzo szybko rzucają, nie czekają, aż się ustawimy. Tak stracili się w rampie na Bułgarskiej, na 1-0 przegrywając Weśligowy. Dzięki takiej akcji też Legia miała sytuację bramkową w tym meczu. Włodarczyk jest Zostaniemy na fotografii. Kiero, jakieś babkę? Kiero, Marek, jakąś babkę mógłbyś zrać mi? Babkę. Telefon? Taka pogoda. Bo to jest centrum, najlepszy jest ten las, jaki może być. Fajnie, tam są tereny pobiegania. Kiedy ostatnio grając w Poznań straciłem więcej niż 3 bramki. Stać nas na to, ale szanujemy rywala, wiem, że Legii lubię stać na to, aby tę drugą przewagę odrobić. Dziękuję bardzo, dziękuję. W początku, gdzie będziemy cały czas doskonalić zagranie z pierwszej piłki, podzielimy to na 2 ósemki, to będzie 8, panowie, tu będzie 2 ósemka i będziemy grali, czyli zagranie, odegranie, hop, z przemieszczeniem. Robiliśmy to, panowie, nie raz, nie dwa, ale będziemy cały czas doskonalić to rozegranie szybkie z pierwszej piłki. Panowie, później zrobimy dłuższe podanie, też w dwóch grupach.
odegranie, hop, z przemieszczeniem, panowie, graliśmy to, zrobimy to i panowie, zrobimy dalej, cholera, za dobrze piszą, będzie gra, panowie, hop, cztery brameczki, mała przestrzeń, bramkarze osobno, gramy na jeden kontakt, panowie, i to będzie wszystko. Na koniec Golina, Rejsik, uderzą sierszy, uderzą rzut wolny, żadnych karnych nic nie będziemy uderzać, dobrze? To tyle, panowie, 6 minutek, zaczynamy. Ty, kurwa, za duży ludzi, nie Laso? Nie, my dzisiaj z Lasem wygrali mecz. Co, nie Laso? No już doszliśmy do tego dlaczego. Ale ja słyszałem, że sędzia. Jak sędzia? Sędzia, kurwa, co? Już doszliśmy do tego dlaczego wygraliśmy gierkę. Bo Waldek nie bronił u nas. Ruman stał, kurwa, w bramce. No, mieliśmy Rumana w ramie. A Ruman tutaj na Legii się czuje jak ryba w wodzie. Jak u siebie, kurwa, na boku. Łukasz, jutro chodź. Socha już poszedł do domu, on nie patrzy. On wie, że ty jesteś tytan pracy. Idę spodenki ubrać, przyjdę, rower przyjdzie. Dobra? No myślę, że... Kiedy? Trzy lewy wyborcze, a tu ile będzie? Cztery. A mam tam wszystkie trzy. Trzy jeden, ale w dogrywce Legia wygrywa, bo trzy jedna dogrywce, dwa Legia wygrywa. Puga to będzie le. Tylko kto? Le. Mój mały zawsze mówi le. Nie mam klucza. Maseru. Na co ty chcesz? Z drugiej strony, na pierwszej stronie. Robert Dominiak z brodą. To jest. Za kim widziałeś Roberta Dominiaka? Ten, mam przegląd cały, czy tylko moment. Ja mam. Jeszcze chwilę. Spokojnie, poczekamy, tak? Trzy strony w przeglądzie o nas. Kto ile strzałów oddał na treningu, ile bramek. Tak? Ile rajdów Rafał zrobił. Ile razy obrońcy zatrzymali ataki na treningu w tej gierce. Tak. Co to robi wszystko? Masz buty, hej! Zanieś mi buty. Podziękuj panu Gieniu. Nie wiem, ze trzy piłki maksymalnie. Człowiek na co dzień ma do czynienia ze stresem. Tak, to jest pikuś, nie? To jest żadnych emocji, wiesz? Żona przeżywa, wiesz, teściowa, łzy, wszystko. Ja wiesz, w ogóle żadnego wzruszenia. No na pretensję, czemu na mnie nie spojrzałem, jakie obrączkę wkładają. Wiesz, miałem być nawet gdzie indziej, wiesz? W kościele jest 100 osób, a mamy 30 tysięcy. Ja, słuchaj, w kościele. To sobie zauważyłem, bo zaprosiłem do tego.
Dobra, wracamy po spacerze. Nie, nie oszukujmy w live, falstach. Maki! Teraz kto? Ostatnia giełda. Za mocno. Waldek, szeryf dał? Daj szeryf. Szeryf. Dobra. Przede wszystkim chcę, żebyśmy porozmawiali sobie na temat gry ogromnej naszej drużyny. W oparciu tutaj o tą tablicę wykorzystamy też to i pokażemy tutaj tradycyjne zagrania Legii, znaczy Legia opiera się, swoją siłą opiera. Też tutaj nagrałem kilka takich fragmentów gry, gdzie będzie okazja, to będzie 8 minut, sobie popatrzymy na koniec. Zobaczymy to, co tu powiem, później będzie miało przełożenie na Waldek. Ta nasza gra, ona jest skuteczna w momencie, kiedy ty jesteś cały czas żyjący w bramce, kiedy ty cały czas czujesz ten dystans. Jak ty wychodzisz, grasz tutaj na przedpolu, to jest wszystko ekstra. Musisz wyczuwać moment. Ostatnio jest tym bardzo dobrze, musisz być bardzo skoncentrowany. Każdą piłkę, którą złapiesz, uda się wprowadzić ręką do boku. Tu wszystko dobrze. Ale nie zawsze Łukasz. Będzie takie ustawienie, będzie też takie ustawienie. Golina będzie schodzić do środka. Będzie też takie ustawienie, jak Golina będzie miał czas, żeby schodzić. Będzie też takie ustawienie, że Zaki będzie tutaj schodził. Zaki będzie szansę kurował tą stronę. Generalnie Zaki, za chwilkę powiem ty i do tych miejsc, jaka wasza rola będzie. Ale żebyśmy wiedzieli o tym, że w każdej sytuacji mogę się znaleźć. Może się Łukasz tutaj znaleźć i pełnić rolę pomocnika defensywnego. Obojętnie kto w jakiej sytuacji się znajdzie, panowie, ale będziesz w środkowej strefie, to znaczy, że jesteś środkowym pomocnikiem. Jesteś tutaj z przodu, to znaczy, że jesteś napastnikiem i chcesz strzelać bramki. Żebyśmy wiedzieli o tym, że nie przywiązanie do pozycji, ale umiejętne granie na poszczególnych pozycjach. Trzeba myśleć pozytywnie, chłopcy. Czy jest ktoś tutaj, kto nie myśli, że my wygramy ten puchar? Bo jestem pewien, że wygramy ten puchar. Tylko panowie, sama pewność nic nie da. Czyny są najlepsze sposoby chwalenia się, ja wam to zaraz pokażę. Chłopcy, nie to, co się mówi, nie to, co mówi Borus, nie to, co mówi ktoś tam Kubicki czy coś, że oni nas tak i tak dalej. Dobrze, panowie, oni tak mogą mówić, bo tak muszą mówić. My przyjechaliśmy tu zdobyć puchar, nie przyjechaliśmy się przejechać, nie przyjechaliśmy obierać jałek, jak Gresik powiedział do gazety, przyjechaliśmy zdobyć puchar. Ale zdobyć można tylko grając mądrze, grając głową. Wszystko zaczyna się i kończy w głowie. Wiara w to, co się robi, wszystkie hamulce się zaczynają w głowie i kończą, panowie, bo jeśli zdejmiesz hamulec z głowy, to będziesz mógł więcej pobiegać, będziesz mógł więcej robić, jeśli będziesz wierzył w to, co robisz, to będziesz więcej robić. Zostało nam 2 godziny, panowie, dobrej pracy. 2 godziny, 90 minut z przerwą, 15 minut, 2 godziny dobrej pracy, panowie. Mamy puchar, mamy to, co jeszcze kiedyś wydawało się jesienią niemożliwe dla nas. Wydawało się, że panowie, że tego klubu nie będzie, mieliśmy swoje problemy, a teraz wszyscy o nas mówią to, co wam wcześniej powiedziałem. Wszyscy mówią i będą jeszcze więcej mówić. Mówi się o Lechu, że ma swój styl, mówi się o Lechu, że potrafi grać piłkę, panowie, ale będzie się mówiło też o Lechu zwycięskim. Że Lech to nie tylko ładna piłka, ale skuteczna. Żadna sytuacja, żadna przeciwność losu nie może nas
panowie wyprowadzić z równowagi. Gramy do końca. Jak trzeba będzie, będziemy grali 150 minut. Jak sędzia przedłuży, czy będziemy grali do grywki, czy nie daj Boże będą karne, ale musimy cały czas wierzyć w to, co robimy. Kaczka na każdym podaniu, koncentracja, żeby zbyt łatwych piłek nie tracić. Jest dobra murawa, za chwilę będzie rosa. Można grać sklepy, trzeba grać sklepy i tak mamy grać. Słuchajcie panowie, jedna rzecz. Skoncentrowani, poważni, wierzący w to, co robimy, ale nie usztywnieni. Żebyście mi się panowie nawzajem nie usztywniali, dobrze? Grajmy w piłkę, grajmy w piłkę. Normalny mecz to jest, panowie. Tak jest. Nie daj Boże, co jest to, żebyśmy nie zwariowali. Panowie, spokojnie, tak, to jest piłka. Każdy zespół, który przyjeżdża na Wanikowską, ma sytuację i my tak samo będziemy mieć tę sytuację. Nie każdy je wykorzystywał, a my je wykorzystamy. To jest ta różnica między nami, a pozostałymi drużynami, panowie. Mamy grać skutecznie przede wszystkim, a skutecznie, czyli zwycięsko. Interesuje nas zwycięstwo, z takim nastawieniem musimy wyjść. Nieważne co było w Poznaniu, tego nikt nam nie zabierze, ale do tego zwycięstwa już nic nie dołożymy, panowie. To było i minęło. Teraz tworzymy nowy rozdział, trzeba dążyć do tego, żeby strzelić bramkę, panowie. Jak się uda jedną, jak się uda następną, tak samo trzeba dążyć do tego. Konsekwentnie gramy. Nie zawsze wynik się układa tak, że to my prowadzimy, czasami przeciwnik prowadzi. Różnie się układa, ale nas interesuje wynik dopiero po meczu, panowie. Wierzyć w to, co robicie, musicie mieć zaufanie do siebie nawzajem i dobrze jeden drugiemu życzyć, panowie. Nie ma straconych piłek, walczymy o każdy metr, walczymy o każdą piłkę. Tu przyjechaliśmy wygrać, przyjechali nasi kibice, gramy dla nich, gramy dla siebie. Gramy o chwałę, o honor i o coś więcej jeszcze, panowie. O historię tego klubu, o historię dla was, dla każdego. Jak mają piłkę, to musimy do nich wychodzić, kurwa! A nie, kurwa, stoimy jak te cioty i patrzymy się na nich. Zero, a tak jest na gościu. Nie, kurwa, skaczesz czy nie mosty, kurwa, tak nie chce. Łukasz, jak ciebie, kurwa, nie wiem, kto tam jest. Ale ty musisz być pierwszy, kurwa! Ale cicho, kurwa, spokojnie, no kurwa, wiesz, to zero. Dobrze, spokojnie, chłopcy. W porządku, pogadamy się, teraz ja pogadam. Siąść, wziąć buty i spokój, tak? Jak co? Tak skakałeś raz tu, kurwa, co tu zamachy robi, co podał, kurwa, na wolę. Panowie, uwaga, chłopcy, sytuacja jest taka. Panowie, stop! Cisza! Cisza! Zamknij się, mamy! Tu patrzymy wszyscy! Panowie, tak gramy teraz. Waldek, czwórka obrońców. Bosy, Wuju, Laso, Kaczo. Czwórka obrońców cały czas broni. Wiadoma sprawa, jest Szeryf, jest Świerz, jest Grzelak, jest Madej, jest Piskuła, jest Rejs, tak gramy. Tak gramy! Agresywnie w strefie, w mojej strefie, atak na piłkę, atak na piłkę, atak na piłkę. Tak mamy grać! 45 minut zostało. Utrzymasz się przy piłce, pograsz piłką, Łukasz, nie ma gdzie, prowadź na chorą klepkę. Tu trzeba prowadzić, Grzelu to samo, prowadzić nie wolno stracić. 45 minuta, tracimy piłkę. Masz możliwość jechać tutaj?
A ty graska czole, z tego jest kontra! Z tego jest cała zadyma! Jedź tutaj, niech się tu faulują, tracisz tu, odtąd jak prowadzą, to trwa godzinę! Myśleć, panowie, myśleć! Rozumiem, że jesteście zmęczeni, to was kosztuje dużo sił, ale nas wszystkich to kosztuje dużo sił! 45 minut zostało, panowie, jest 0-0, gramy za chwilę, oni się odkryją, a my strzelimy bramkę z kontry! Chłopcy, dziękuję każdemu i wszystkim z osobna. Chłopcy, najgorzej mogło być, jak było, były kontuzje, było nerwowo, był karny, nie było tak sędziowania, jak sobie tego życzyli, ale tego wszystkiego się spodziewaliście. Chłopcy, macie charakter, pokazaliście to nie pierwszy raz, ta drużyna ma charakter, trzeba wszystko zrobić, żeby ta drużyna została jak najdłużej. Dziękuję wam, jesteście wspaniali. Legła! Legła Warszawa! 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 Legła! Gol! Lejos! Ej, gol! Lejos! Eja, eja! Ej, gol! Lejos! Ej, gol! Lejos! Ej, gol! Lejos! Eja, eja! Ej, gol! Lejos! Puchar jest za! Nie damy nikomu, nie damy!